Rozpoczynamy krótki cykl wykładów o matematyce finansowej. Zmiany ustrojowe, które zachodzą w naszym kraju od lat ilu, no od 89 czy 90 roku, spowodowały również zmianę matematyki. No, matematyka została ta sama, 2 razy 2 jak było 4, tak i zostało na szczęście. Natomiast inne, nieco inne aspekty matematyki są ważne. W szczególności odgrzebaliśmy my matematycy, właśnie matematykę finansową. O co chodzi w matematyce finansowej? Podstawową zasadą matematyki finansowej jest zmienność wartości pieniędzy w czasie. I to nie tylko dlatego, że jest inflacja, tylko dlatego, że jeżeli mamy pieniądze, inwestujemy w coś, to nasze pieniądze po pewnym czasie nabierają nowej wartości. Wszyscy wiemy, co to jest procent składany, co to jest akumulacja kapitału. Może przypomnę, akumulacją, czy raczej kapitalizacją, nazywamy proces dopisywania odsetek. Jeżeli składam złotówkę w banku na ileś procent, po roku ona mi wzrośnie do iluś tam złotych, czy raczej złotówki i iluś groszy, to ten proces nazywa się kapitalizacją. Od razu pierwsze pojęcie. Odwrotny proces do kapitalizacji nazywa się dyskontowaniem. O co to chodzi? Kapitalizacja jest to przeliczanie wartości obecnej pieniędzy na wartość przyszłą. Złotówka teraz warta będzie za rok ileś tam. Odwrotna funkcja, jak mówią matematycy, dyskontowanie jest zastanawianiem się rachunkami, ile warte jest obecnie złotówka za rok. Zaczniemy od bardzo prostych rzeczy, od przypomnienia rzeczy szkolnych, wzoru na procent składany. Mamy tutaj wzór znany, mam nadzieję, że znany, prawda, ze szkoły, na procent składany. W tym wzorze K jest kapitałem, który składamy w banku na P procent, na L lat, i po L latach otrzymujemy nową wielkość kapitału, nasza złotówka wzrosła do tam iluś. Wzór ten żartobliwie nazywamy kapelusz na stole, prawda? Pamiętacie Państwo, tam było K razy 1 plus P dzielone przez 100 do potęgi L. A więc kapelusz na stole to jest wzór na procent składany. WP równa się W razy R do L tej. WP to jest wartość przyszła. Wartość przyszła pieniędzy, wartość przyszła naszej złotówki. Ile nasza złotówka będzie warta za L lat? WO to jest wartość obecna, a więc właśnie 1 złotych, a R jest tak zwanym czynnikiem procentowym. R równa się 1 plus P dzielone przez 100. Jeszcze raz powtórzę. R równa się 1 dodać P dzielone przez 100. Jeżeli składamy na 8%, to ile jest równe R? Jeszcze raz powtórzę. 1 plus P dzielone przez 100, więc 1 plus 8 setnych. 1 i 8 setnych. Jeżeli składamy na 8%, to czynnik procentowy jest 1,8. Jeżeli składam na 10%, to czynnik procentowy jest 1,1. Jeżeli bym składał na 100%, no, były takie czasy, że inflacja była 100% rocznie, to czynnik procentowy byłby równy 2. A więc w oznaczeniach polskich nasza złotówka po L latach wzrośnie do R do potęgi L. W oznaczeniach angielskich stosowanych, niestety czy na szczęście, mamy FV równa się PV razy R do potęgi L. Oczywiście FV i PV to jest future value i present value. Wartość przyszła, wartość obecna. Bardzo pouczający jest wykres wzrostu wartości pieniędzy, złotówki, w zależności od stopy procentowej, od czynnika procentowego. I oto mamy taki wykres. Mamy tutaj złotówkę złożoną na
20, 40, 60 i tak dalej procent. Widać, że krzywa jest wykładnicza. Wzrostem pieniędzy, wzrostem wartości pieniędzy rządzi funkcja wykładnicza. Y równa się A do potęgi X. Troszkę odejdę od matematyki finansowej. Ja jeszcze pamiętam olimpiadę w Rzymie. Tam był taki Belg, Mens, który był najlepszy przez ostatnich parę lat, przez poprzednich parę lat na 800 metrów i na kilkanaście metrów przed metą jeszcze prowadził i przyspieszał. I był pewny złotego medalu. On bardzo chciał zdobyć ten złoty medal. Nie zauważył, że zza pleców wyskakuje mu Nowozelandczyk Snell, który przyspiesza jeszcze szybciej. I Mens przegrał złoty medal ze Snellem. I to jest dla mnie taki przykład, ilustracja faktu, że jeżeli są dwie krzywe wykładnicze o różnych wykładnikach, to prędzej czy później ta o większym wykładniku przegoni krzywą o mniejszym wykładniku. I jaki stąd wniosek dla nas wszystkich, jaki stąd wniosek dotyczący matematyki finansowej? Przy długoletnim inwestowaniu czy długoletnich interesach nie jest ważna podstawa, nie są ważne opłaty manipulacyjne, powiedzmy, tylko jaki procent, jaki czynnik procentowy wystąpi. Szczególnie przy funduszach emerytalnych, to było parę lat temu ten spór, fundusze się reklamowały w ten sposób, że u nas są najniższe opłaty, ale to wszystko jest nieważne. Ważne jest, jaki procent zwrotu, jaki procent, jaką stopę zwrotu owe fundusze dają. Widać to na wykresie. Krzywa wykładnicza staje dęba, rośnie bardzo szybko dla dużych wykładników. Zadanie polecam Państwu. Dość sztuczne, ale przyjemnie się rozwiązuje. Otóż w 1626 roku pewien Holender kupił od Indian całą wyspę Manhattan. Zapłacił dość dużo, dał paciorki wartości 24 dolarów. Jeszcze raz, rok 1626, płaci 24 dolary. Gdyby Indianie złożyli to do banku na ileś procent, to proszę wyliczyć, ile by teraz mieli pieniędzy i może by byli w stanie odkupić Manhattan. Więc zadanie dla różnej stopy procentowej, proszę wyliczyć, ile pieniędzy mieliby Indianie, gdyby złożyli te pieniądze na właśnie ten procent w banku. Wykres, który ilustruje rozwiązanie tego zadania, widać to, co przedtem, że jeżeli na mały procent, to nie mieliby wiele, ale około gdzieś 8% ta krzywa zaczyna gwałtownie iść do góry. No i gdyby bank oferował im 15%, to by mieli teraz prawdopodobnie więcej pieniędzy niż w ogóle jest na ziemi. To nie należy do matematyki finansowej, natomiast ilustruje to, że każdy system bankowy musi się prędzej czy później załamać, no bo pieniądze nie mogą się tak mnożyć w nieskończoność. Inne zadanie tego typu, żartobliwe nieco, ile mielibyśmy pieniędzy, gdyby nasz przodek żyjący w czasach bitwy pod Grunwaldem złożył 1 grosz na 5%. Zadania tego typu rozwiązujemy obecnie za pomocą kalkulatorów, w szczególności wyspecjalizowanych kalkulatorów finansowych, bądź za pomocą komputerów, a raczej za pomocą programów komputerowych typu Excel, czy jakichkolwiek innych. Dawniej były z tym kłopoty, obliczenia były skomplikowane. Taką pierwszą funkcją w Excelu finansową jest FV, Future Value, i oto mamy przykład. Rozwiązanie zadania z Indianami. Na ekranie widzimy stopę procentową 6%, wartość obecna 24 dolary. Tutaj jest 377, to jest liczba lat, która upłynęła między rokiem 1626 a 2003. Oczywiście też to Excel za mnie obliczył. I w kratce B19 wpisuję FV, Future Value od argumentów. Stopa, liczba rat, rata, wartość początkowa, no i typ, który oznacza, czy
czy płatności są z góry czy z dołu. W naszym przypadku nie ma płatności regularnych, wszystko jedno, jaki podamy typ. Bardzo proszę, jako ćwiczenie, zapoznać się z funkcją FV w Excelu. Ona jest łatwo osiągalna. Jak to w Excelu, na boku jest pomoc, czy jak to się mówi, help. I funkcja FV wyliczy nam, ile Indianie by mieli, gdyby złożyli na 6%. Tutaj na czerwono mam wartość przyszłą. Dość duża liczba, muszę się chwilę zastanowić, żeby ją przeczytać. 83 miliardy 276 milionów 496 dolarów. 496 tysięcy 636 dolarów 80 centów. Excel podaje mi w złotówkach, no jakoś tak skonfigurowałem. No więc to jeszcze nie jest majątek. Wystarczy sobie przypomnieć, ile kosztuje byle piłkarz. Ale zmieńmy tutaj 6% na 10%. I widać, że nawet, że liczba, która wyskoczyła, którą rzeczywiście już trudno przeczytać bez chwili skupienia. I to już jest olbrzymia liczba, więc złożenie tych 24 dolarów na 10% na pewno pozwoliłoby Indianom ten Manhattan odkupić. Dalsze ćwiczenie z Excela dla Państwa to jest zapoznać się z innymi funkcjami finansowymi. Podstawowymi są PV, czyli Present Value. Wystarczy wejść do pomocy i wywołać funkcję PV, składnia zostanie podpowiedziana, oraz funkcja PMT. Po angielsku PMT jest to skrót od słowa payment, czyli wpłata, spłata, i oto zadanie. Najpierw rozwiążemy zadanie w Excelu, a potem dorobimy do tego teorię matematyczną. Wiemy, że jeżeli pożyczamy pieniądze, to musimy spłacić nieco więcej. Bank pożycza nam pieniądze nie dlatego, że nas lubi, tylko dlatego, że chce na tym zarobić. Ile zarobić? Umawiamy się na konkretny procent i oddajemy te pieniądze z procentem. Są dwie zasadnicze metody, spłaty kredytu. Metoda pierwsza, spłata metodą stałych rat kapitałowych. B. Metoda stałych rat. Metoda stałych rat kapitałowych znaczy, że oddajemy proporcjonalną część kapitału i zmniejszającą liczbę odsetek, mianowicie odsetki, obliczamy zawsze od niespłaconej części kapitału. W związku z tym możemy sporządzić plan amortyzacji kredytu. Plan amortyzacji kredytu jest to, można powiedzieć, taka tabelka, która mówi, ile spłacimy, w jakim czasie, ile jest do spłacenia. Zadanie. Pożyczamy 100 tysięcy złotych. Zajrzę do swoich danych. 100 tysięcy złotych na 15% na 5 lat. Raty płacimy corocznie. Wyliczyć metodą stałych rat kapitałowych, ile będziemy płacić, i sporządzić plan amortyzacji kredytu. Jeszcze raz, 100 tysięcy złotych na 15% na 5 lat. Stałe raty kapitałowe obliczamy w pamięci. 100 tysięcy na 5 lat, to znaczy 20 tysięcy rocznie samego kapitału. A ile odsetek? Bardzo łatwo wyliczyć. Sporządzamy tabelkę, w której w jednej kolumnie zaznaczamy spłatę kapitału. To są równe raty po 20 tysięcy złotych. Następnie wyliczamy odsetki. Przypominam, odsetki zawsze od niespłaconej części kapitału. W następnej kolumnie łącznie do spłaty i otrzymujemy tutaj wynik. Widać, jaki jest wynik, że pożyczając 100 tysięcy złotych, spłacamy 45 tysięcy odsetek, czyli łącznie pożyczając 100 tysięcy na 15%, spłacamy 145 tysięcy łącznie. Oto dlaczego ludzie wpadają w pułapki zadłużenia. Pożyczamy na 15%, a mamy zwrócić 45%. Im dłuższy okres pożyczania, tym większe
będą odsetki, tym więcej musimy dopłacić. Bardzo często jesteśmy zainteresowani, i my, i banki, żeby miesięcznie czy rocznie płacić tyle samo, żeby spłata była taka sama. Miałem niedawno kredyt samochodowy i właśnie tam była stale ta sama spłata. Jest to ciekawe zadanie matematyczne, jak wyliczyć wielkość stałej raty. W Excelu możemy to wyliczyć. W Excelu możemy to wyliczyć używając funkcji PMT. PMT payment. Jeżeli pożyczam na 100 rat, tu wpisałem 100 rat, wartość obecna 100 tysięcy złotych, wartość przyszła 0, dlatego że chcę spłacić kredyt, i typ 0, dlatego że chcę, że raty, znaczy umawiam się, że raty płacę z dołu, no to wielkość, to Excel pokazuje mi wielkość spłaty, wielkość raty 15 tysięcy złotych, o czym za chwilę. Więc tutaj pożyczyłem na 100 lat, więc dość abstrakcyjne założenie, i wyszło, że rata jest 15 tysięcy złotych roczna, a więc równa spłacie odsetek. Weźmy bardziej realistyczny przykład, prawda? To samo na 5 lat. Wyszła rata 29 831,56 zł. Więc pożyczając 100 tysięcy złotych na 5 lat, jeżeli chcemy płacić rocznie tyle samo, wychodzi 29 831,56 zł. I to daje nam Excel. Zadanie wyliczenia stałej raty jest interesującym zadaniem matematycznym. Jak to robić? A więc zadanie. Pożyczamy kapitał K na P procent na N lat. I chcemy, by każda spłata wynosiła tyle samo. Jak obliczyć tę wielkość? No więc wprowadźmy takie oznaczenia. Oznaczmy wielkość tej stałej spłaty przez X. Jak zwykle niech P będzie stopą procentową, a R będzie czynnikiem procentowym. R równa się 1 plus P dzielone przez 100. Jeżeli P jest 8%, jak mówiłem na początku, to R jest równe 1,08 i tak dalej. Rachunki są nawet do wykonania w pamięci. Po roku nasz dług wzrośnie do ilu? K razy R. Po spłacie będzie wynosić KR odjąć X, bo zanieśliśmy ratę w wysokości X. Po 2 latach dług wzrośnie do KR odjąć X razy R i znów odjąć X. Po następnym roku będzie KR odjąć X razy R odjąć X, w nawiasie razy R odjąć X. Jeżeli zrobimy te rachunki po jeszcze 2 latach, 3 latach, znaczy wyliczymy, co będzie po tych 2 latach, 3 latach, 4 latach, to ułoży się nam bardzo ładny wzór. Mianowicie będzie tak, nasz dług będzie wynosić kr do n tej minus xr do n minus pierwszej minus xr do n minus drugiej i tak dalej minus x. I to będzie się równać 0, bo zakładamy, że po n latach spłaciliśmy nasz dług. Musimy sobie teraz przypomnieć wzór na sumę szeregu geometrycznego. Szkolny wzór na sumę szeregu geometrycznego. Nie będę przypominał, polecam zajrzeć do odpowiednich źródeł, jeżeli ktoś nie pamięta. I wyliczymy stąd bez kłopotu, że x, owa stała rata, równa się kr razy r minus 1 dzielone przez rn minus 1. Skoro poznaliśmy już wzór na stałą ratę przy spłacie kredytu, to polecam zadania sprawdzające. Zadanie pierwsze. Bierzemy kredyt 30 tysięcy złotych na 18% rocznie na 5 lat. Banki podają zawsze stopę kredytu w wielkości rocznej. My mamy przeliczyć na miesięczną. Banki przeliczają stopę
roczną na stopę miesięczną, dzieląc przez 12. Jest to metoda nieprawidłowa matematycznie, ale banki tak to stosują i do tego wszyscy są przyzwyczajeni. Wobec tego 18% rocznie jest to 1,5% miesięcznie. Wystarczy teraz podstawić do wzoru. Zadanie drugie, bardziej skomplikowane, bo ma nieprecyzyjną treść. Mamy 40 tysięcy złotych leżące i chcemy kupić samochód albo za te 40 tysięcy, albo możemy wziąć raty na 4 lata po 1200 zł miesięcznie. Co bardziej się opłaca? Od czego to zależy, co się bardziej opłaca? No jeżeli bierzemy kredyt, jeżeli spłacamy samochód przez 4 lata po 1200 zł miesięcznie, to spłacamy jakiś kredyt. Zadanie polega na wyliczeniu stopy oprocentowania owego kredytu. Wystarczy podstawić do wzoru. I gdy obliczymy stopę oprocentowania tego kredytu, będziemy mogli porównać z kredytem komercyjnym, który byśmy wzięli, albo ze stopą procentową kredytu, albo ze stopą procentową naszych pieniędzy złożonych do banku. Odpowiedź tu jest taka, że po obliczeniu wartości zdyskontowanych wpłat okaże się, że nasz kredyt jest oprocentowany w wysokości 19,19%. Więc jeżeli ten procent jest dla nas za duży, to się nie opłaca brać samochodu na raty, jeżeli uznamy, że to jest niski kredyt, nisko oprocentowany, to opłaca się wziąć na raty. W ten sposób omówiliśmy problem spłaty kredytów.